Podnominał kast. Lek na kolarski ból dupy. Dawkowanie. Raz na jakiś czas. Tematyka. Rowery, bajery, ogóry, grand tury, waty, laktaty. W razie wątpliwości skonsultuj się ze swoim influencerem lub cyklomejwenem. Słuchasz na własną odpowiedzialność. Dokładnie tak. Lek na... Kolacki buldupy, a jak lek, no to musi być aplikowany przez wykwalifikowaną kadrę. Z tej strony niesamozwańczy Szczur, plujący na polskie kolacje, Piotr Klina, z drugiej strony Paweł Paweł Kazanowski. No właśnie, Pawełku. Co? No chyba, bo tak nagry ostatnio nagrywaliśmy nasz podcast poniedziałek. Można powiedzieć w środku testów na torze, a o tego poniedziałku, no we wtorek, jak się wypadałoby we wtorek nagryszłab podcast. Ale już nie mieliśmy czasu, nie mieliśmy nerwów, nie mieliśmy siły. No, ale można powiedzieć, że mm, dosyć, e, jakby to po polsku, eventful e, ten wtorek na naszy, e, w naszym wykonaniu na torze był dosyć e, pełen Mhm. Już, jak wspominasz o tym, to ja już mam znowu wyrzut adrenaliny. Zaraz mnie plecy będą bolały. Tak, no ale musimy. E, znaczy, to taki będzie kącik, e, kącik refleksyjny. E, możemy, Pawełku, zacząć od tego, od sprostowania. To możesz Ty, tutaj, Pawełku, poprowadzić ten temat, bo Ty byłeś naszym człowiekiem załagadzającym e, sytuację zaognioną. E, także opowiedz co i jak. E, ja potem mogę dodać jakieś swoje przemyślenia związane z tym. Tak, kto nas słuchał, kto słuchał ostatniego odcinka, to pewnie kojarzy taką historię, którą tam opowiadaliśmy z toru, że jedna z zawodniczek wywróciła się przez, że tam jej się koło ślizgało, opona i tak dalej. No i troszkę się to, że tak powiem, nie spodobało osobom, które by, były które uczestniczyły w tym wydarzeniu, czyli tam trenerzy, mechaniki i tak dalej. No i tam, że, że nie w porządku się zachowaliśmy i tak dalej. Ja tam próbowałem wytłumaczyć, że, że to był opis sytuacji, że nikogo przecież nie wymieniliśmy, kto to był i tak dalej. Tylko, że no taka sytuacja zaobserwowana przez nas na torze. No i tyle. No ale panowie, panowie poczuli się tam trochę może tak jakbyśmy się prześmiewali z tego, że, że, że tam padło, że my to na pewno jesteśmy najlepsi, a, a, a tam a z tego, co oni robią, to się śmiejemy. Także no nie jest tak, to już tam mówiłem na miejscu, no ale chcielibyśmy, jeśli ktoś zrozumiał to w podobny sposób, no to chcielibyśmy sprostować, że to broń Boże nie chodziło o, o żaden atak w niczym kierunku, bo o ile a o tym zaraz pewnie też powiemy o tej sytuacji, że nazwano nas szczurami, i tak dalej, to ile tam mam wywalone na, na tego człowieka, co on sobie myśli, i tak dalej. O tyle tutaj, jeśli chodzi o trenerów młodzieży, mechaników i tak dalej. No to yy, chcemy nadal z nimi dobrze żyć, bo to ja pamiętam, jak się ścigałem w klubie, wiem, ile tacy trenerzy yy, wkładają w to, to swojej pasji i serca, bo na pewno nie robią tego dla pieniędzy, bo jak wiemy, w polskim kolarstwie pieniędzy nie ma. Nasz trener, pamiętam też, gdyby nie dołożył ze swojej emerytury, to, to nieraz byśmy nie pojechali na wyścig, bo nie byłoby środków. Także tutaj jak najbardziej wiemy, na czym polega taka praca y, trenera, praca z młodzieżą, i y, jak najbardziej to doceniamy. No i tutaj mówię, to było tylko. To był tylko opis. Y, no my to tak odebraliśmy śmiesznej sytuacji, której, którą chcieliśmy wam przekazać. Y, prawdopodobnie też y, pomyliliśmy się. Znacie prawdopodobnie, no tak, tak, tak tutaj zostaliśmy. Poinformowani, że to nie przewróciła się wcale ta dziewczyna, której się koło ślizgało, tylko inna zawodniczka, także chcielibyśmy to sprostować, przeprosić, co też zrobiliśmy na, na miejscu, to znaczy ja zrobiłem, bo tak jak Piotrek mówi, się śmialiśmy, mówię do Piotrka, że ty najpierw musisz tutaj naburzyć, a ja muszę łazić i, i, i załagadzać sytuację. Ale nie, także jak nas panowie słuchają, to, to, to jeszcze raz, co, co złego to nie my, mamy nadzieję dalej, dalej tam w dobrej, dobrej, rodzinnej atmosferze, tak jak zawsze przebywać, bo my tam mamy wynajęte sloty, zazwyczaj 8:10, dziesiąta, potem są od 10 wchodzi kadra. Potem my mamy znowu 13:15. Po 15:00 zazwyczaj właśnie wchodzą kluby kolarskie, i, i dużo tej młodzieży tam się kręci. No i tam z, z panami znamy się już nie od dziś. Także mam nadzieję, że tam dalej będziemy w dobrych stosunkach. No i co? No i chyba tyle. Jeśli chodzi o tą sytuację, chyba że ty chciałbyś coś tam jeszcze dodać, może coś zapomniałem? Nie, no dokładnie, Pawełku, tak jak, tak jak mówisz, no to jest yy, chyba oczywista oczywistość, w sensie możemy. To też, to, bo to są tematy tak jakby naczynia połączone, ale możemy udawać, że no nie wiem, mamy tu dawać jakiś przekaz, że w polskim kolactwie jest super i zachęcamy wszystkich, żeby wysyłali swoje dzieci na nie wiem do teamów kolackich, bo, bo, bo kolactwo to super przygoda i, i bezstresowe nie wiem, wychowanie. No i wiadomo, że byłoby lepiej. Moglibyśmy mówić, że juniorzy jeżdżą na super maszynach, no i wiadomo, że to nie ma tutaj że tak nie jest a to że no nie wiem, możemy tak mówić i oszukiwać. Nie wiem jaki by to miało cel. Więc wiadomo, że oni też by woleli jeździć po torze, który nie jest poklejony taśmą, jeździć, żeby juniorzy jeździli na szytkach po 500 zł. No ale jest tak, że jest to poklejony taśmą gdzieś tam w jednym miejscu wydatki od maszyny w innych miejscach poklejony właśnie na wirażach gdzieś tam silwet Tape, który jest po prostu śliski. No i z tego wyniku ja mówię, to jakby zabawna historia. Nie wiem dlaczego. Hmm, nie wiem dlaczego. Znaczy, nie wiem dlaczego tak zostało czytane. Ale no mo, może też jak znaczy, ktoś... No... Ktoś nie słucha naszego podcastu ja na wiem. co dzień, to może też wyrywkowo jak gdzieś tam usłyszał, to mogło to, e, to, to, to tak zabrzmieć, no bo cały ten ton tego podcastu jest taki, jaki jest, też mi się wydaje. No tak, no to, to też tam mówię na miejscu na gorąco, że wiecie, panowie, jaki mamy styl. No i, i może dlatego też też zostało to w taki sposób odebrane, no bo no przekazujemy to w taki, a nie inny sposób. A co chciałem powiedzieć odnośnie tego, że dlaczego to zostało tak odebrane, myślę, że to właśnie z tego, co powiedziałem wcześniej, że trenerzy robią wszystko, co mogą, działają z tym, co mają. Wiadomo, że nie ma pieniędzy na, na super hiper sprzęt, ale no, zajmują się tą młodzieżą, wychowują. Ja nieraz podkreślałem, że może kolarza ze mnie nie było, ale. Jakiegoś wybitnego, ale za to trener dużo nas wychował życiowo. Do dzisiaj, różne zasady, które nam wpajał, to, to towarzyszą mi. Nawet Agacie się dostawało często odnośnie spóźniania, bo trener nas zawsze uczył, że punktualność jest zaletą nawet bogów i tak to nam jakoś utkwiło w, w pamięci, że. Ja do dzisiaj nienawidzę spóźniania się. Sam się staram nigdzie nie spóźniać. Nienawidzę jak ktoś się spóźnia i nic sobie z tego nie robi. No bo to każdemu może coś tam wypaść. No ale czasami są sytuacje, że ktoś się spóźnia i no tam to, to teraz chyba pokolenie Z, tak, się spóźnia i tam tak, nic chyba. nic sobie z tego nie robi. No, także wracając do tematu, że z czego to może wynikać? No właśnie z tego, że brakuje pieniędzy. Tutaj trenerzy i, i ludzi, ludzie w takich klubach robią wszystko, co mogą, żeby ta młodzież jednak się ścigała, trenowała, wyjeżdżała właśnie na taki tor i tak dalej. No to mógłby ktoś przejść taki jak my i, i, i być może się z tego naśmiewać ale no tak nie jest. A ja nawet przypomnę, to, Paweł, no mógłby, że my jesteśmy, no tak. jesteśmy po Waszej. Jesteśmy po waszej stronie, bo właśnie ruszamy tak. przecież. Już jesteśmy w trakcie pawełku montowania roweru dla klubu juniorskiego, który przekażemy. Także, e, tak, jesteśmy częścią. E, jeżeli nie jesteś częścią rozwiązania, jesteś częścią problemu. My jesteśmy, staramy się przynajmniej być częścią tego rozwiązania sytuacji polskiego. No tak, no ja jeszcze związku. mówię nadmiennie, że, żeby nie było, że sobie tylko tak gadam, więc y, może przytoczę. Parę sytuacji, jak ja się właśnie ścigałem, od juniora młodszego, tak naprawdę, do Orlika, w Elpisie, w lubelskim klubie. No to to był rok. Czekaj, ile to był lat temu? 10, 15, 17 lat temu zacząłem. No i jeździliśmy na wyścigi Polonezem, ale miał silnik z rowera, to wiesz, to nie byle jaki Polonez. Ale Polonez w gazie, do dzisiaj pamiętam naszą wyprawę na Puchar Polski w Kartuzach. Polonezem 5 osób, 4 rowery na dachu, bagaże na większych dołach, nad kola ocierały, o opony z górki stówę maksymalnie po płaskim 80, pod górę 60, więcej nie dawało rady. No i dużo takich jest rzeczy właśnie. Jak jeż, pamiętam, jak jeździliśmy na słabych oponach, jak dostałem za jakiś tam dobry wynik na wyścigu Maxisy. Nie pamiętam jaki to był model, ale to, to, to jakieś takie opony po kilkadziesiąt złotych. To się cieszyłem. Mówię, o kurde, ale oponki dostałem. Albo jakieś koła aluminiowe. Które po prostu ładnie wyglądały, nie miało to nic wspólnego z jakąś tam lepszą jakością, tylko były po prostu nieporysowane. Obręcz pamiętam takie były koła na obręczach mach, one były czerwone i tak wisiały w klubie, każdy tak patrzył, kurde, ale jakbym na takich kołach mógł pojeździć. Także znam te realia, wiem jak jest, i no i, no i tyle. Miejmy nadzieję, że, że może to się kiedyś zmieni. Jesteś, Piotrek? Tak, nie, ja tutaj się wyciszyłem i potem nie mogłem się od, odciszyć, także już, już powróciłem. Właśnie wyskokiwał błąd, już przestraszyłem się, że będziesz sam musiał pociągnąć um, do końca. i No i no ciekawe, jak by to wyszło, byśmy posiadanie mikrofonu dosyć rozbudowane. Ale, no i dlaczego tu mówię, że naczynia, naczynia połączone? Bo te po dwa tematy, które jeszcze mamy, właśnie związane są z e, sytuacją polskiego kolacja i realiami polskiego kolacja. E, więc e, najbardziej, e, też dlatego nie ma pieniędzy, nie ma sponsorów w kolacjach w Polsce, nie ma może tylu chętnych dzieci, e, ponieważ najbardziej popularnym e, filmem, jeżeli wpisze się PZ-Call w YouTube, to jest występ byłego prezesa, który pyta, czy a wy nie pijecie, bo to oczywiście jest występ, który skończył na y, wiadomościach ogólnopolskich. Y, mamy teraz jeszcze tematy dwa powiązane. Jeden to jest wybór nowego dyrektora sportowego pzkol który też się trochę tak jakby w to wpisuje, ale to jeszcze zaraz to przyciągnę. No i Pawełku, no chyba, em, chyba, chyba... Ta najciekawsza z historii, że aż powiedziałeś, że aż się ciśnienie podnosi. No mi się też trochę podniosło teraz. Ale co ci mogę powiedzieć? No, okazało się, że nie, może od której by tu strony zacząć, inaczej. Zacznijmy chronologicznie. Ja się boję. Nie, zacznijmy chronologicznie. Chronologicznie trzeba zacząć. Testowaliśmy kadrę. I powiem ci Pawełku, że mieliśmy, to kadra to możemy mówić, bo tak to czasami mówimy, że nasi klienci, tam ktoś tam. E, mieliśmy Pawełku Szymona Sainoka, mieliśmy Kacpra Majewskiego i e, Alana Banaszka. E, no i muszę powiedzieć, że e, trzy osoby na razie jeszcze będziemy mieli, Batka Rudyka, e, Filipa Prokopyszyna i... Adama Woźniaka. No i muszę powiedzieć, że chyba pozytywnie. Wszyscy jakoś tam widać było, że otwarci na jakieś zmiany, otwarci na, a, 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 na to, co, co mówiliśmy, tam gdzieś pytali, nie to, że przyszli właśnie tam, dobra, tam przy, ktoś tam będzie ich testował, coś robił, po prostu było troszeczkę może ograniczonej komunikacji na początku, może nieograniczonej, jakiejś takiej za... Um, e, zaciemnionej komunikacji, a to przez Messengery, a to przez jakieś um, um, Whatsappy, ale wyszło, myśleliśmy, że to po prostu tak za karę, prawie że zawodnicy będą te testy robić, a okazało się, że po prostu chcieli to potestować, tylko do końca nie było to wszystko może skomunikowane. E, no i e, gdzie zdążam? Wszyscy wszyscy zawodnicy byli zainteresowani, wszyscy zawodnicy byli jakoś tam świadomi, chcieli się dopytywać o sprzęt, o to, o tamto. E, tak samo jak na przykład. Alan Banaszek, którego też poznaliśmy, który okazał się być zawodnikiem, a czy też człowiekiem ludzkim, można powiedzieć, też zainteresowany teraz, żeby gdzieś szukać tych watów. Pytał się tam, czy nawet byśmy chcieli jeszcze, chciałby jeszcze na teamowym rowerze, chociaż może pytał, bo nie słucha naszego podcastu, może. Czy, czy byśmy go chcieli mogli ustawić na rowerze teamowym, bo tam zaczyna teraz w nowym teamie, w drugiej dywizji, razem z Stanleyem Aniukowska z, z testów z kadrą no ale Pawełku spotkaliśmy, y, znaczy spotkaliśmy na torze również w właśnie ten rzeczony chyba poniedziałek, poniedziałek, był Pawełku Mistrz Polski. Y, nie, wydaje mi się, że nie we wtorek, nie, nie, bo nie we wtorek? Pawełku, bo w, nie, w poniedziałek, bo było w poniedziałek, ja bym ustalił, że w Nie no we wtorek, przecież poniedziałek byśmy powiedzieli. A, byśmy powiedzieli, no dobrze mówisz. Czyli to było tak, tak, bo to się odnosiło. Tak, we wtorek, dobrze mówisz. We wtorek. E, we wtorek wszystkie te dni się zlewają, ale we wtorek. E, Spotkali mistrz Polski przyszedł na trening. Do końca nie wiemy w jakiej tam formie, bo czy w jakiej formie, bo jest mistrzem Polski na szosie, a nie na e, Zawężam tutaj grono. Kto to może być? E, na spokojnie zaraz powiem. E, na na cenik na torze. Że... Na trening na to. Ja, ja się co, co boję powołku? cały czas, bo to wiesz, bo co to jest już... Znowu potem będziemy. <noise> Nie, mówię, że ja się boję, bo, boję i stresuję, to, to co mówisz i, i coraz więcej, no coraz tak, więcej. Tak, no to wiadomo, że no gdzieś tam będzie. Ale się wiesz, tak, tak, ale się okazało, okay. że, że aktualny Z mistrz Polski e, słucha podcastów. E, ze statu wspólnego. Słucha podcastów. No i tak, jak kogoś tam testowaliśmy już komercyjnie, przyszedł i zapytał, czy, że my jesteśmy z tego podcastu. Czy zawsze jakoś to też widzisz, Paweł? Ja może to zaogniam, potem mi się tam dostaje. Tak jakby nie, nie tobie, tylko mnie pytał, czy jestem z tego podcastu. Więc zapytałem, z jakiego podcastu? Podcastów jest oczywiście wiele, nawet o tematyce rowerowej. Powiedział, że wiem, z którego podcastu. No, powiedziałem, że Pawełku, ja wiem, z którego podcastu jestem, ale on musi mi powiedzieć, o jakim podcast chodzi, to ja wtedy mogę potwierdzić, czy to jest ten, z którego ja jestem. E, no i mm, no i nie, nie usłyszałem, czy to chodzi o nasz podcast, także nadal jestem może nie do końca poinformowany, e, ale rzeczony Mistrz Polski ze statusu Wspólnego na rok 2022, bardzo już zawęziłem to grono możliwych kandydatów, e, Pawełku stwierdził, że jesteśmy... Szczurami, które plują na małe polskie środowisko kowackie. I to jest zastanawiające, bo ja Ci mogę tutaj przytoczyć wpis, fragmenty wpisu. I teraz to nie jest nasz wpis. Także powiem Ci tak, Pawełku. I ty mi powiesz, czy to czasem nie brzmi, jak plucie na polskie środowisko kolarskie, to pozostawiamy też ocenie słuchaczom. Eee, na przykład, na przykład. Eee, już, już, już patrzę, Pawełku. Eee, w polskim kolarstwie było czy jest dużo zwolników tej rządzącej partii. Na szczęście ja wiem, kim jesteście i po, po zmianach odkryjemy wasze pisiorskie maski farsa, Kasprzak. Wasilewski i inne frajery. No to jest jeden z tych na przykład. To, 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 to. Dalej. Z młodymi tutaj mowa o projekcie U23. Z młodymi mieliśmy ciężko, co chwilę problemy. A to matury, przeziębienia czy egzaminy czy jakieś śmieszne wymówki. Nie mogę bo. I indywidualne podejście przez chore myślenie ich indywidualnych trenerów. Nie, mog nie mogliśmy z nich poukładać składu, choć mieliśmy możliwość, mo możliwości kalendarzowe. No ciężko. Na co ciężko zapracowaliśmy? Czasy już inne i ludzie również. Nauczka: nigdy już na to nie nabiorę. Się na to już nie nabiorę. Jestem przekonany na 100%, że niektórzy wrócą z ekip zachodnich z mieszanymi uczuciami, przyklejonymi e, upadłymi uszami. No i Pawełku, tam jest jakieś dosyć duże, to rozpisane. Oczywiście chodzi tutaj o ekipę z serca Polski, która już podobno nie będzie sercem Polski, bo Pawełku można, jeżeli masz. Już ci na to patrzę. My będziemy istnieć i tutaj dziś walczymy, żeby istnieć, tak, tak. Już szukam, bo jeżeli było coś takiego, że za mało pieniędzy można zrobić, wielkie rzeczy, więc jak Pawełku masz mało pieniędzy, bo zawsze tak mówisz, to możesz zrobić wielkie rzeczy, bo jest możliwość tutaj bycia częścią właśnie tego projektu. Na do czego zdążam? Drogi mistrzu Polski ze Status Wspólnego, bo jeżeli jesteś słuchaczem naszego podcastu, to może to słuchasz. Przeanalizuj te wpisy Twojego trenera, trenera dyrektora sportowego, którego możesz mieć w bliskich kontaktach na telefonie, też pod literą T. I zastanów się i sobie tak odpowiedz. Ma, możesz na zresztą odpowiedzieć nam, bo wiemy, że też tu komunikacja jakimiś pogryżkami, jakimiś tam w indywidualnych wiadomościach też jest tutaj specjalnością. Tak, przeczytaj, zastanów się i, i, i tak odpowiedz sobie w głębi serca na to pytanie, kto tak naprawdę y, psuje wizerunek polskiego kolarstwa, kto oczy, nie oczernia, bo to by było nie, nie, że mówić coś, co nie jest prawdą. Y, kto, a zresztą, no tak, kto oczernia ludzi ze środowiska, y, kto powoduje, że to środowisko jest właśnie takie małe. Kto powoduje, że najbardziej kojarzonym, rozpoznawalnym filmem na YouTubie o PZK jest film o kupowaniu wódki na faktury PZK-owskie. Organizacja sportowa, przypomnę. Także, no nie wiem. Pawełku, yy... Jak to miałem tutaj powiedzieć? No, koniec końców wyszło jeszcze to z historii, powiem, bo Pawełek zostawił mnie tam na, na rozmowę z mistrzem naszym, ale potem niestety nie wytrzymał, kiedy, kiedy mistrz stwierdził, że no widać, że my jesteśmy jednak, jesteśmy kozakami w necie, ale w prawdziwym życiu nie jesteśmy takimi kozakami. I Pawełek wtedy się zaktywizował i zapytał, czy musimy się tutaj zmierzyć na gołe pięści, żeby udowodnić, nie wiem, cokolwiek, co mielibyśmy udowodnić. No nie wiem, Pawełku, to jest... To są moje właśnie odczucia, że mieliśmy tutaj z jednej strony historię ludzi, którzy ciągną to kolarstwo i byli na nas trochę obrażeni za to, że, że poczuli, poczu że się z nich śmiejemy, no a tutaj mamy no nie wiem, tak jak powiedziałeś zresztą, chyba tobie jakoś to uczuć nie ujaziło i nie masz potrzeby chyba się tutaj kajania w sposób publiczny. No nie, no to tak jak powiedziałem, że o ile na relacji z panami trenerami i mechanikami mi zależy, no i tam mówię chodziłem, tłumaczyłem się i próbowałem załagodzić sytuację. O tyle tutaj. Tutaj mi na relacji żadnej nie zależy i mam na to wywalone. Jedyne, co tak śmiechem, żartem yy, pomyślałem o tej całej sytuacji, yy, że ty tutaj tak gadasz, potem sobie polecisz do Anglii, a ja się to będę musiał bić. No. Więc Wysy wysyłam cię jako. Trzeba... No, a ty dałeś propozycję. Znaczy, zapy zapytanie rozwiązania tutaj wątpliwości. Naszego mistrza polski. No tak. No tak, to było na gorąco, no bo to mówię. Y, ty, 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 ty poszedłeś na pierwszy atak, y, no i tam, tam y, się przerzucaliście na argumenty. Ja sobie y, siedziałem cicho, nie udzielałem się, no ale no tak mam. Jak już ktoś powiedział, że jesteśmy kozak, y, to, to pewnie znacie to powiedzenie: kozak w necie tego w świecie. Y, no to się musiałem uruchomić, no bo nie będzie mi tutaj nie wiadomo, kto, kto mówił takich rzeczy. No i, no i. No i co? Na gorąco, no to trzeba, wiesz, działać. A tutaj mówię, śmieję się, że. Że może. A albo tam. Co będzie? Jak to się mówi, morda, nie szklanka. Tak. będziesz musiał teraz, jak będziemy jechać na pieruszków, to trzeba będzie jechać takie opony z pełnej gumy, takiej lanej. bo powietrze to będzie może być, wiesz. Nie może być, e, może być popuszczone e, z tak. No a założyłem nami, no... nowe oponki a, wczoraj. No to, to będzie żal. To będzie żal, widzisz. To nie byle jakie? O, Zimóweczki, czy też całe sezonowe. Nie, zimowe. Tam też były zimoweczki, tylko niezmienione na lata. Aha, rozumiem. Cheap. Ale teraz, teraz wjechały mi Michelinki z Uuu. top 10 najlepszych opon e, zimowych. No i dzisiaj warunki w Lublinie, nie wiem, czy ktoś ci podsyłał, jakie są? No widziałem, że trafiłeś. No, także wyjechałem z Zaspy bez, bez, bez tam pomocy na drodze, ani jednego uślizgu, także polecam Michele Alpin pilot. Nie dają nam za to, nie, nie dają nam za to żadnej, żadnych pieniędzy, ale, ale polecam. No, no widzisz. No dobrze, Pawełku, coś miałem jeszcze tutaj zauważyć. No, a, bo jeszcze właśnie dowiedzieliśmy się, że jesteśmy szczurami Pawełku, to trzeba wato to powiedzieć i że jest rzeczonemu mistrzowi nas żal. Ja tylko podsumuję, ponieważ ja też jestem, potrafię być, jak już się wyrobię na coś, na, na coś, na kogoś temat zdanie, to potem już bardzo, może to wada, bardzo się tego zdania potem mocno trzymam. Także ja mogę powiedzieć, że jako, że ja nie mam zwyczaju mijania się z prawdą, to ja muszę powiedzieć, drogi mistrzu, jak nas słuchasz, no a widać, słuchasz, że mi nie jest ciebie żal i mam nadzieję, że że nie będziesz, no, że zostaniesz gdzieś w Polsce, no, gdzieś no, pewnie w tym teamie, który też mam nadzieję, że, mm, że zostanie tam, gdzie jest. No i tyle. No. Nie będę oszukiwał, bo to było takie Pawełku Czułem, że to było nieszczere, że mówił, że jest mu nas żala wcale mu nie było. Także takie moje przemyślenia. No tak. Cała, cała sytuacja miała jeszcze kilka innych wątków, ale to już. Nie będziemy tutaj opisywać. To już z patronaitami. Możemy. Z patronajtami, jak chcecie więcej detali, to możemy sobie pobajdużyć na, na grupie patronajtowej. A Pawełku, tutaj kolejny zwrot w akcji, jeżeli chodzi o dyrektora sportowego, wybór dyrektora sportowego. No i teraz wygląda na to, czy znaczy, może inaczej, bo Ty może jeszcze, Pawełku, nie wiesz, bo mam jeszcze najświeższe dane, o których jeszcze w ogóle nikt chyba jeszcze nie wie nigdzie bo oficjalnie nie ma potwierdzenia kto został wybrany na dyrektora sportowego Polskiego Związku Kolarskiego ale bez tego potwierdzenia już tak jakby zostało potwierdzone kto tą nominację dostał i kto miał od nowego roku być dyrektorem sportowym no i oczywiście mówimy tutaj o Marku Rutkiewiczu no i no i cóż tutaj Pawełku można powiedzieć? Można powiedzieć, że Kolarz z, z dużym doświadczeniem, jako czy zawodnik, doświadczenie zawodowe, doświadczenie z roli dyrektora sportowego we wcześniej wspomnianym naszym ulubionym projekcie kolarskim, chyba tak się mówi, nie, nie zespole. No, ale oczywiście rozkręcona, rozkręcona główna burza, no bo przecież jest też historia Marka Rutkiewicza, rozdział francuski, czyli rozdział, w którym Tribunal de Grand Instance de Nanterre, Republique Française, Situation Provocateur, był Pawełku tam zamieszany w sprzedawanie brzydkich substancji też jakoś tam skazany w, w, przez sąd we Francji, więc tak jakby nie spełniał tutaj dwie rzeczy. No nie spełniał tak naprawdę wymagania o niekaralności, a z drugiej strony, no wiadomo, osoba z przeszłością dopingową w Polskim Związku Kolackim, no to tam nie, nie najlepiej, tak? W sensie to wygląda, bo tutaj nawet wypowiedzi były prezesa Polady, który gościł u nas na podcaście Michała Rynkowskiego, że no jest to raczej do dobrych praktyk powinno należeć, że tacy kandydaci nie są wybierani do zarządów czy na stanowiska dyrektorów sportowych. Uważam, że lepiej by osoby jakkolwiek zamieszane czy powiązane z aferami dopingowymi nie zajmowały tak ważnych i eksponowanych stanowisk w związku sportowym. Tylko, że Pawełku, tutaj dlatego tak powiedziałem, że to wszystko dzisiaj, ten, te, te tematy to są naczynia połączone, e, ponieważ y, hmm, e, jak, y, jak nie. Ma, bo mnie nie znamy też tak, jakby tych innych troszeczkę takich trenerów, trochę z drugiego planu. Tutaj kojarzymy Matka Rutkiewicza, był zawodnikiem. Ale Pawełku, tutaj troszeczkę problem polega na tym, że wizerunek polskiego kolactwa jest jaki jest, i to już też wspominaliśmy chwilę temu. Dla tych, którzy to, to których to ominęło, to na przykład przypomnę po raz enty: najbardziej rozpoznawalnym filmem o PZ Colu jest A Wy nie pijecie. Wspomnianego już lidera projektu kolackiego MSP HRE. Więc, um, oczywiście, to powoduje, iż osoby um, sensowne, um, no jakoś nie biją drzwiami i oknami, żeby zostać dyrektorem sportowym Paweł PZK, No bo, na przykład, um, ja mam, mam pomysł, kto mógłby być dyrektorem sportowym, że tak powiem, bez takich um, szaro-czarnych kad w swojej historii. No Pawełku mógłby być nim nasz współprowadzący Sylwek Szmyt, Tak? Tylko pytanie czy by chciał? Właśnie to jest pytanie na które znam odpowiedź. I chyba każdy normalny człowiek, który ma coś między uszami, też może się domyśleć jaka by odpowiedź. To jest coś na zasadzie jeździsz na co dzień Mercedesem S-klasą i ktoś przychodzi i mówi: "Słuchaj, a chcesz chcesz to gdzieś odstawić to Mercedesa i chcesz jeździć Fiatem 125p?" bo to mniej więcej jest taka, taka rozmowa no, jeżeli wizerunek polskiego kolactwa jest jaki jest no to nie będzie tutaj dzwonił na przykład Dave Brailsford, czy nie będzie dzwonił um, ktoś po, po kraju, no nie wiem, Patryka Lefevre'a czy, czy innych zawodników czy innych menadżerów no bo, no bo nie no bo na tym właśnie polega problem, że bez wizerunku nie, nie może sobie PZK wybierać wiadomo, że, że, że można by znaleźć lepszego kandydata o lepszych kwalifikacjach, o lepszej przeszłości, o większej wiedzy, większej znajomości języków obcych, bo można może i pięć języków ktoś obcych znać ktoś taki może jest, tylko że te osoby mają pracę w jakichś pewnie prestiżowych organizacjach w World Tourze, w UCI w centrali, także to wszystko dalej sprowadza się właśnie do osób, które Pawełku plują, są szczurami i plują na to polskie środowisko kolarskie. I przypomnę, że to nie my, to nie my plujemy. Tylko bardziej ci, którzy nas oskarżają o plucie. No ale to już tak jak mówię, ta historia. A tutaj Pawełku kolejny zwrot, bo z niepotwierdzonych informacji słyszałem, że tutaj, jako że ta głównobużyczka została rozkręcona, to podobno w ministerstwie sportu się nie zgodzili na kandydaturę Marka Rutkiewicza, i podobno nie będzie dyrektorem sportowym. Także kolejny zwrot w tej sadze dyrektorowo spottorowej spottowej. Więc tak, Pawełku, tak to wygląda. Więc albo będzie konkurs rozpisany, albo będzie to jeden z wspomnianych w jeden z wpisów dzisiaj. Nie wiem, jak to było pisowska modda, czy coś takiego. Jeden z, z innych trenerów. Także tak, Pawełku. Tak wygląda tu sytuacja. Tak, ale dodaj, że to był cytat, bo ja cytatem znowu nas wyrywkowo znowu będzie tak to powiesz, że dokładnie. Drogi słuchaczu, jeżeli tutaj ktoś cię skierował i słuchasz naszego podcastu wyrywkowo, to po pierwsze jest nam niezmiernie przykro. A po drugie to był cytat, i już zaraz jeszcze go przytoczę. Przytoczę. No a zresztą, bo to przecież cytat jest, tutaj jest to wszystko dostępne, widoczne, więc przecież nie muszę, mogę powiedzieć, że to jest profil Darek Banaszek. Już Pawełku mówię, nie będzie dużo środków na spot, niestety. W polskim kolactwie było, czy jest, dużo zwolenników tej rządzącej partii. Na szczęście ja wiem, kim jesteście, i po zmianach odkryjemy wasze pisiorskie maski. Farsa. Przycinek, kwadra, kropka, kasprzak, przecinek, wasilewski z małej litery i inne frajery. E, także to był, powtarzam, cytat: e, to nie nasze słowa. Tak naprawdę to nie znamy do końca tych ludzi, nie znamy tej, e, tej, tego backgroundu. ale to też jest właśnie o, to jest też narracja Pawełku. A wiecie? Wiecie co? E, wiecie jak było? Nie. No właśnie. Znacie tych ludzi? Nie. No właśnie. A też dodam właśnie, o to jeszcze bo mieliśmy pytanie, czy, wie, czy wiemy, czy wiemy, jak, co co się działo z UCI Bitwą Warszawską Pawełku Masters i jak zapytaliśmy co, no to też dostaliśmy wiadomość od Mistrza Polski, że no nie wiecie co, a wiecie co powiedział ten, co to też organizował? No nie, no właśnie nam odpowiedział, ale my się dowiedzieliśmy, bo wiemy kto to organizował, więc drogi Norbercie również, jak, jak nas słuchasz to wiemy, wiemy co powiedział i wiemy jak to się skończyło. Także taka ciekawostka to już tylko e, dla Ciebie. E, no, e, Czyli Pawełku, nie wiem, czy masz jakieś tu przemyślenia takie może podobne, może zupełnie inne. Może jesteś na przykład team Marek Jutkiewicz, albo jesteś team nie Marek Rutkiewicz albo, nie wiem, jesteś smutny, zły na polskie kolarstwo czy jakoś przyjmujesz to, że rzeczy są takie, jakie są? Nie, no przyjmuję. Nie, nie będę się narażał. Ale ch chciałem ci powiedzieć, że się sam na wykroku złapałeś, bo tu budowałeś narrację, że tu zawężasz krąg, a, a przed chwilą wymieniałeś z, z imienia. Także nie tak a. się nie kontrolujesz. No to nie kontroluję, To nie kontroluję. Ja to już chyba każdy już na tyle. Ograniczyłem ten krąg, że. Mm, no może ktoś by tego nie zauważył. Ale, ale no, ale to wiesz, bo to ogólnie jest. Y tam zarzut, że mówimy nieprawdę. Tak. Więc może to nieprawda. To nieprawda, że byliśmy tam i tak było? Czy w sensie, że opisujemy tą historię, która wcale nie miała miejsca? Czy no to dowiemy nie, się. To imię może nie jest no, Dowiemy się, tak. <laughs> dowiemy się pewnie. Ech, dowiemy się, dowiemy się, dowiemy się. E... To może o, właśnie, może taki apel. Jak ktoś jeszcze coś, coś do nas ma, to to, to, to to niech powie, nie? Tak. Żeby nie, żeby nie przychodzić potem do nas na testy i tam nie, nie robić ten, tylko powiedzieć, napisać, zadzwonić, a my się ustosunkujemy, bo, no. bo żeby nie było niedomówień. Tak, bo akurat byliśmy zajęci trochę i na przykład Pawełek mógłby się chciał się sprawdzić, nie mógł się sprawdzić, żeby udowodnić, że jest kozakiem. <laughs> Musiał chybami kręcić, samolot ustawiać, także takie, taka życie, takie życie, taka sytuacja. E, no nic. No ja teraz to chodzę w takiej wadze, że myślę, że, że waga kolarska mi nie zagraża. No, chyba, że wiadomo, na każdego kozaka jest większy kozak, ale wagowo to wygrywam na starcie. Także przewaga. Nie waty, nie waty na kilogram tym razem. Kilogramy na waty. To, to bardziej tutaj hmm. wiek, wa, ważniejszy współczynnik na, na łapy. Na łapy, tak? Kilogramy na łapy. No dobrze, no tak jak mówię, no podsumowując, Marek Rutkiewicz, nie wiemy, czy będzie, czy w końcu nie będzie tym dyrektorem sportowym. Nie jest człowiekiem o nieskazitelnej przyszłości, ale Polskie, Polski Związek Kolarski jest w takiej sytuacji, że nie może sobie wybierać do, do wyboru do koloru. No trochę tak jak teraz, nie wiem, czy, czy Polska w polskiej reprezentacji piłki nożnej, bo cały czas mamy Mistrzostwa Świata w Katarze. Ten temat wałkowany, no, cener polskiej kadry jest zamieszany w aferę ustawiania czy tam z fryzjerem? No i co, no i teraz można by powiedzieć: No, to teraz Luis Enrique odszedł z kady hiszpanii, no to może Luis Enrique włożyć, tylko że jest jedna osoba, która się na to nie zgodzi, której się to nie podoba ten pomysł, no i pewnie jest to Louis Enrique, więc tutaj pewnie też jest trochę tak, że, że były podchody do paru, paru osób, które mogły mieć lepsze, lepszą przeszłość, czy też lepsze kwalifikacje, ale te osoby powiedziały, że nie za bardzo. No i tak dlatego powiedziałem, że to wszystko są naczynia powełku połączone, no bo tak jak widzisz, wszystko zaczyna się od brak pieniędzy związane z wizerunkiem kolactwa, potem ten wizerunek jest tam psuty przez kogoś, chociaż sprzedawane jest bajka, że jest naprawiany. No i, no i tak to się wszystko potem właśnie miesza. W tym małym środowisku kolackim, które może właśnie dlatego jest małe. No i dobrze, to są historie z podwórka polskiego, nawet można powiedzieć z serca polskiego, ale Pawełku, czy ty widziałeś? Czy ty widziałeś, że stało się Pawełku, to, na co mówili zwolennicy naszej ulubionej platformy, wirtualnych wyścigów, że to nie ma w ogóle możliwości, żeby coś takiego się stało? Czy ty, Pawełku, to widziałeś? Żeby ktoś oszukiwał na Zwiftcie? Tak, ale to na wiesz, na Zwiftcie oszukiwać to można, ale już na tych kwalifikacyjnych do Mistrzostw Świata imprezach to się nie da, bo tam jest podwójna, Pawełku, weryfikacja mocą mierzy, tam jest waga, tam trzeba jakieś filmy wysyłać, tam to jest wszystko połączone, tam nie ma nie ma możliwości najmniejszej. Nie ma najmniejszej możliwości, żeby oszukiwać. No, a to wygląda na to, że, że się udało. Yy... Tak, i tutaj zawodnik, który na ostatnim podjeździe zaatakował i zrobił tam momentami łamał ponad 10 watów na kilogram, a średnio, średnio utrzymywał 8 watów na kilogram przez około 4 minuty. I to na końcu wyścigu. No i wygrał, gdzie tam, on chyba gdzieś tam gonił. Z peletonu, przed peletonem była ucieczka. No i jak doszedł ucieczkę, to minął ich, tak jakby stali w miejscu. No i co? No i tam potem wszystko się rozgrywa, właśnie o te, o te dane, o te pliki. Jest zamieszczony wykres z tego, właśnie wyczynu na tym ostatnim podjeździe. No i co? I jak ja to dobrze zrozumiałem, to tam potem dopatrzyli się, że Hmm. Jakieś są zerwane yy, na króciutką chwilę połączenia yy, u tego zawodnika, jeśli chodzi o pliki, czy, czy jak to tam Nie, dokładnie? to wygląda, bo, bo to jest impreza kwalifikacyjna do mistrzostw świata UCI, więc oni tak jakby tam, jak to się zaczyna, przed startem oni się podłączają. Jest weryfikacja, że tam jest podłączony mocomierz, że jest podłączony drugim mocomierz w postaci trenażera, tam certyfikowanego przez Zwift, że tam wysłali jakieś te filmy ze swoją aktualną wagą i tak dalej, tak dalej. To oni to wszystko submitują, potem już są zapisani w, na setwerze przed tym wyścigiem i tutaj w tym wypadku była sytuacja, gdzie momentalnie na parę sekund zrywało się połączenie i powracało. I wyszło, że to na wszystkich jakiś takich wyścigach właśnie się działo, a podczas jakichś treningów, i tak dalej nie było takiego problemu u tego zawodnika, no i tu czy to... tak, i to i właśnie i tylko u tego? Tak, tylko u tego było zadwanie połączenia. No a jeszcze tu jako teraz dodam tak troszeczkę, żeby na, zbudować napięcie, że y, zawodnik ten w prywatnym y, czy profesjonalnym może y, świecie jest y, informatykiem. No czy programistą. Programistą, o, bo, tak, tak. Chyba. Programistą, tak, tak, tak. Tak. I to programista, do pisania jakichś tam sieci, nie sieci. Mm -hmm. No i tutaj mu wyszło, że przez 4 minuty 16 sekund miał średnią moc 526 watów. No i co tutaj Zwift twierdzi, że biorąc pod uwagę wagę kolarza odpowiada to trwaj mocy 8,5 W na kilogram. Co z kolei wymagałoby posiadania V2 MAX na poziomie 90. No i tam porównują właśnie, że najbardziej znani zawodnicy na Tour de France czy, 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 czy Igrzyskach Olimpijskich, jak dobrze tu rozumiem artykuł, mają V2 MAX na poziomie około 85. Także no tutaj ciężko uwierzyć w to, że nagle jakiś tam Zwiftowiec ma, ma więcej. I co tam jeszcze było? Było jakieś, jakiś test, przechodził weryfikujący. Tak, bo potem przyszedł okay. Pawełku, poszedł na test, żeby miał, miał prawo to udowodnić, że on nie oszukiwał, więc poszedł na testy wydolnościowe. No i zrobił, e, zrobił test, przyszedł ze swoim mocomierzem, z tym wadem, na którym jechał. Położyli go na certyfikowany trenażer. E, no i wyszło, że u niego na mocomierzu pokazało, że zrobił e, test 4,47, e, 4 47 sekund na 511 watów a wyszło, Pawełku, że jednak było to watów 400 na tym certyfikowanym już tak jakby no, w świecie realnym, nie wirtualnym sprzęcie potem się jeszcze okazało, że jego przypadkowo zupełnie, czyli miał rozkalibrowany mocomierz w rowerze, zdarza się, ale wyszło też, że jego trenażer musiał być również zupełnie przypadkowo tak samo rozkalibrowany bo te wartości na rowerowym mocomierzu i trenażerze bardzo blisko się pokrywały podczas tego wyścigu Zwiftowego no właśnie, także tak, tak, tak się okazało, że jednak coś tam było kombinowane. No, i tutaj dalej jest w artykule, że w rezultacie kolasz otrzymał 6-miesięczny zakaz na podstawie przepisu pod tytułem Zniesławienie sportu. Gdzie ja tutaj to mam takie tłumaczony artykuł, więc mogę niedokładnie. To, to niedokładnie może mi to tłumaczyć, bo się wspomagam. Przyznaję się bez bicia, któryś raz już. No ale ogólnie, tam w tym, w tym przepisie chodzi o to, że. Hmm. Kara jest za kompromitację sportu. Przykłady obejmują między innymi fabrykowanie lub modyfikowanie jakichkolwiek danych, modyfikację sprzętu lub inne zewnętrzne środki kontroli trenera, używanie botów, yy, symulowanych jeźdźców, fałszowanie tożsamości, nadużycie. Yy, to jest jakiś błąd translatora, chyba nadużycie rasy urzędnicy. To nie wiem, co, o co to mogło chodzić. Musiałbym wrócić do angielskiego. No, i sankcje obejmują, że tutaj za pierwsze wykroczenie jest właśnie sześciomiesięczny zakaz. Abuse, e... abuse of race officials, to jest Pawełku to co powiedziałeś tam, to jest e, obrażanie e, no, z sędziów. Na tle rasowym. Aha, Cześć, bo myślałem, że może coś na, na tle rasowym. Yy, i... Nie, bo to jest wyścig, no, wiesz, pierwsze... wyścig. Wyścig i rasa Pawełku to to samo słowo po angielsku i przetłumaczyło, że rasa to po prostu wyścig. Ja rozumiem. Yy, I pierwsze, pierwsze właśnie naruszenie to już sześciomiesięczny zakaz. No i później, jakby mu się zdarzyło znowu, no to drugie naruszenie to już jest roczny zakaz, a trzecie naruszenie to jest dożywotni zakaz udziału w wydarzeniach ZWIFT. Yy, no i co tam jeszcze dalej jest tutaj opisane, w jaki sposób można właśnie dokonać takiego oszustwa, i było to pokazane na konferencji hakerskiej. Tak, gdzie, gdzie, gdzie wada miała, nie wada, tylko Zwift miał konferencję i tam rozmawiali o tych wyścigach Zwiftowych, z No i przyszedł pan, który pokazał, jak w 2019, jak można by było szukać Zwifta, no bo też nie powiedzieliśmy do końca, o co chodzi. No chodzi o to, że łączył się, wszystko tam certyfikował, a przy momencie tego zedwania połączenia, w tym czasie, kiedy zerwało się to połączenie, oczywiście z premedytacją było zedwane, nieprzypadkowo, w obwód był podpinany multiplikator, czyli po prostu tam wyszło, że, że ten zawodnik sobie podkręcił mocno tam jakieś 25%, 30%. No i co tutaj wniosek jest taki, że spokojnie mógłby, gdyby podkręcił sobie o 15%, o 10%, no to by spokojnie bez żadnego problemu pojechał na tych Mistrzostwach Świata sobie tak może nawet tam, bo chyba na Mistrzostwach Świata tu już siedzą pod jedną. Jest to, będzie rozgrywane teraz jakoś tak, żeby wszyscy siedzieć w jednym e, pomieszczeniu, chociaż nie wiem, no ostatnio przez COVID było to w domu, więc na miesiącach świata też by pojechał, podkręciłby sobie o te 15% no i wszystko by wyglądało, że jest super utalentowanym zawodnikiem, dorobiłby sobie tam 50 watów, a chciał sobie dorobić 150, no i... No, i tyle, no, był zbyt chytry i został złapany, no, ale to, to no tak jakby, no, stało się to, co już pamiętam w rozmowach z, z Królem Mocy, tutaj na naszym podcaście mówiliśmy, no, że, że to, no, no, znajdzie się bez problemu. Ktoś to oszuka, oszuka system informatyczny, tak, czy też sieć, której korzysta z WIF. No, i tutaj się przydarzyło, że był pan, który lubi jeździć na rowerze, jest programistą, no, i chciał wygrać sobie zawody UCI. No i go tak no i chodziło tu o to właśnie Pawełku, że głównie że siedział w, tej, w tym peletonie i potem po prostu był zachciwy, no bo zamiast tam pojechać w ten odjazd tych głównych mm, głównych bossów, że tak powiem liderów wyścigu i tam po prostu ich lekko podkręcić tempo na koniec no to on przeskoczył z peletonu do ucieczki ucieczce przybił piątkę, odjechał i, i wygrał i no wyglądało to bardzo niedobrze no i tak Taka to, taka to historia której można się było spodziewać no chciałbym to powiedzieć że tylko na to czekaliśmy e, że jakoś nas chyba strasznie to nie zdziwiło tak no on jeszcze on jeszcze gdzieś tam e, w jakiejś drużynie Zwiftowej jeździł e-sport Esports team Toyota Krajo RDT cokolwiek to znaczy no już nie jest tak, zakończyła ekipa współpracę. Eee, zespół został poproszony o niewygłaszanie żadnych publicznych oświadczeń, podczas gdy dochodzenie Swift Accuracy and Data Analysis Group ZADA e, jest w toku i wyniki tego dochodzenia znaczy było wtedy, na, na ten moment, kiedy kończyli z nim e, współpracę, i e, a wyniki zostały pięć dni później opublikowane. No i tu też taki wniosek chyba też płynący tu z tego z tej historii też jest taki, że żeby jakby uszczelnić ten system i uniemożliwić takie wpinanie multiplikatorów, no to musiały, musieliby producenci, tych wszyscy producenci certyfikowanych narzędzi jakoś się do, dogadać co do zabezpieczeń, protokołu i tak jakby no, żeby uszczelnić ten system. No oczywiście mówimy o branży rowerowej, gdzie no jeden tam ostatnio było, nie wiem tam e, TAX czy nie, Wahoo i Saris się pozywali, czy też Jet Black, Saris z, ze Zwiftem się po, e, pozywali, jakieś były między Wahoo a Elite chyba też um, jakieś problemy, także tam wszyscy są skłóceni, nie ma szansy, żeby to um, zostało jakoś ujednolicone, no chyba, że wejdzie Zwift i weźmie ten swój ostatnio wypuszczony tenarzy, i powie, że na zawody można tylko na tym trenarze, że jeździ. co byłoby logicznym pli krokiem z punktu widzenia zarabiania pieniążków przez Zwifta. Także nie zdziwcie się, jeżeli tutaj ścigacie się w tych ligach, jeżeli bierzecie udział w tych eliminatorach Mistrzostw Świata, że niedługo będziecie musieli nabyć sobie trenerze Zwifta, z jakimś uszczelnionym protokołem, żeby ktoś sobie tam nie wrzucał multiplikatorów, Pawełku. Tak jest. Także to jest to. No i teraz cóż mógłbym ci, Pawełku, powiedzieć. Niby koniec sezonu, niby off-season, niby oglądamy nadciarstwo, skoki nadciarskie, no i jak to w zimie przystało Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, ale, ale, ale... że ten piach, fucking Pawełkowy kącik przełajowy Dodaję, przypominamy piach z wodą to nie błoto. To wnioski z ostatniego tygodnia. Tak. No i co mogę Ci tutaj powiedzieć? W sobotę odbył się wyścig UCIC2 w Belgii. Exact Cross Essen. Gdzie można powiedzieć ścigały się, jak to się mówiło, Drugi, drugi garnitury? Jakoś tak, no bo wszyscy... No, wszyscy garnitur, ogólnie szy... chyba się mówi. Tak, no bo wszyscy, wszyscy się tam szykowali na y, Dublin i, i Puchar Świata. Y, no tutaj tutaj przyjechał drugi garnitur. Y, no i co? W elicie panów wygrał Gerben Kuipers. Jakoś tak. Drugi był Sami Belgowie od pierwszego do 11 miejsca. Drugi był Jens Adams ze stratą 15 sekund. Trzeci był Emil Verstrynge ze stratą 23 sekund. I i, 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 I i co? To tutaj mamy elita, elita mężczyzn w elicie, w elicie kobiet. Już ci mówię, wygrała Aniek van Alpen. A druga była Alicia Franzk. 35 sekund straty. I trzecia była Jara Kastelin. Kastelin. No nie wiem, bo to po, po holendersku, to tak nie wiedziałem. Pięć ja, sekund to straty. Jest. Aj no to dobrze, ty tu jesteś poliglotą także poprawiaj ja to znam tylko polski i to też ja to nie, jestem, nie, nie całkiem ja to Pawełku jestem szczuriem i pluję na twoją wymowę no też to to nie, nie od dziś no i co to tak krótko chyba o tym, o tym wyścigu drugiego garnituru dzień później mieliśmy już właściwy Puchar Świata w Dublinie. No i tam co? No i tam pokazał swoją siłę oczywiście łowód. bo miał tam kilka sytuacji, którego, że tak powiem oddalały od czołówki. Najpierw zahaczył gdzieś o słupek taki do oznaczania trasy. Wywrócił się. Stracił kilka sekund. Potem, kiedy przejeżdżał obok boksu technicznego, to jakiś ręcznik mu się wciął w napęd. Tak, wkręcił mu się potem nawet takiego... na podium stał z, z takim no, z tą szmatą podwaną, z tym ręcznikiem właśnie gdzieś w, w, musiał złapać ten rower, biec z powrotem, brać następny rower i wtedy stracił przewagę. No tak, tam właśnie 17 sekund stracił podobno i tutaj właśnie jako ciekawostka, że mm, jeśli nam się zdarzy defekt za za boksem tutaj się tak na wysokości boksów to zdarzyło no ale przed wjazdem do, do, do boksu no to zawodnik musi się wracać czyli tak jakby nawet jakby przejechał przez cały boks i coś by mu się wydarzyło no to musiałby biec do wjazdu, nie mógłby od drugiej strony sobie wbiec i gdzieś tam wziąć drugiego roweru takie są zasady. Tak samo, może przy okazji przypomnę, że jak się wjeżdża do boksu na przykład i rozmyśliłbyś się, że a wjechałem do boksu, ale dobra, jednak nie będę zmieniał tego roweru, no to i tak Twoja noga musi dotknąć yy, ziemi. Yy, bo nie można sobie przejechać tak przez boks yy, po prostu. No, ale mimo wszystko, mimo tych, 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 tych przygód na śliskiej, błotnistej trasie, wygrał Wołód. Drugi, nim przyjechał, jak to mówił komentator, jak to było, Best of Rest. The Best of the Rest. Czyli no najlepszy tak. z pozostałych. Lawrence Sweck ze stratą 14 sekund. Ciekawe, ile by było, gdyby Lowood nie miał tych wszystkich przygód. No i trzeci, w końcu coś tutaj się przesuwa do przodu, Tom Pitcock. Ze stratą 17 sekund. Mateuszka nie było. I tam było. dalej Mateuszka tak. nie było. Czwarty, czwarty był Wanderhar, piąty Venturnaut i tak dalej. Klasyka gatunku. Tak, klasyka gatunku. W Elicie kobiet też klasyka gatunku, bo wygrała FM Van Empel, która jest liderką Pucharu świata z dużą przewagą. Nie wiem teraz pod ręką, jak dużą, ale dużą. Druga była Puk Pieterse ze stratu dwóch sekund. To tutaj musiała jechać blisko. To ciekawe. I trzecia tutaj zamyka podium. Denis Betsema ze straty już minuty 37 sekund, więc tutaj pani nie jechała raczej razem z tymi zawodniczkami. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o zagranicę. No nie wiem. I co? Chyba, że tak tu jeszcze jako. A, yy, no tak, no Czechy, Polski, to wiesz. No najzimniejszy tak. przełaj w tym sezonie na razie rozgrywany przy minus 1,5 stopnia. Tak widziałem taką statystykę. Taka ciekawostka. Teoretycznie, chociaż jak tutaj dostałem od, od, naszej, od naszego wysłannika, znaczy źle. To nie od naszego wysłannika. On tam po prostu jest. żebyśmy o to prosili, czy nie? I nam to po prostu y, uprzejmie nie donosi kłam, przy nie okazji. Czy nie, nie kła co kłam, kłamiesz? Kłamiecie, tak? tak Nie, mówimy nieprawdę. A, mówimy nieprawdę. Nikt nie... Tak. Eee, no i tutaj to była y, ostatnia edycja Toy Toy Cup w y, wyścigu CIC2 y, w Rymarowie. Tutaj na starcie y, 18 y, 18 zawodników i zawodniczek z Polski w kategoriach junior i elita no i wygrał y, Marek 5 gwiazdek na tej trasie a co chciałem dodać, bo mówisz, że y, było na minusie chociaż ja tutaj na filmach widziałem, że był śnieg i tak dalej, ale jednak ta trasa była taka taka zupka y, się zrobiła Rubek no trochę słońca jeszcze, wyszło, chodzi, czasami, no jak jest taki. No tak. trzeba minus jeden, więc jak wyszło gdzieś tam słońce, no to Znaczy wyszło słońce, ale też no jak wiesz, ileś tam kategorii przejedzie, no to po prostu to ten, 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 ten śnieg i, i to było, to troszeczkę tam porozjeżdżają, no i, i jednak wtedy no, robi się taka, taka zupka delikatna. No, i to wygrał Marek 5 Gwiazdek. Drugi był Jakub Riemann ze stratą 35 sekund, trzeci był Matej Strański ze stratą 56 sekund. Marek 5 Gwiazdek jechał w Twoich ulubionych skarpetkach, Ooh, all right. bo, bo tak, bo tak, także tak. I tutaj z Polaków jeszcze jedenasty był Patryk Kostecki i szesnasty był Kucewicz Michał i na miejscu 19 Maciej Kojro to elita mężczyzn, elita kobiet wygrała Pawla Hawlikowa druga była Nikola Bajgerowa ze stratą 18 sekund i trzecia była Katarina Chladikowa ze stratą 30 sekund, i tutaj też dużo Polek. Mamy miejsce piąte: Mul Malwina, miejsce szóste: Andrzejewska Aleksandra, miejsce siódme: Włodarczyk Dominika. Także tutaj miejsca w pierwszej dziesiątce, zaraz za dziesiątką: Katarzyna Wielkos na miejscu jedenastym, na miejscu 18 Agnieszka Skalniak-Sójka. I tutaj w kobietach to tyle. I zobaczmy jeszcze juniorów, bo tutaj też powinniśmy mieć Polaków. Ale najpierw kto wygrał w juniorach? Wacław, czy Wacław, Wacław Jezek. Drugi był Matias Schwarzbacher ze stratą 3 sekund. I trzeci był, też widać, zawodnik mocny, bo bardzo często go wymieniamy w zawodnikach Jakub Kuba. Za stratą 42 sekund. No i tutaj w juniorach z Polaków na 14 miejscu zameldował się Ksawer Garnek i na miejscu 26 Tadeusz Bluszcz, Tadziu. Także tak to wygląda. Dalej mamy jeszcze nasze podwórko krajowe. Odbyły się dwa wyścigi Pucharu Polski w oba we Władysławowie. Hmm. Tutaj jeszcze nie wiem, czy tam wrzucisz, bo z Czech mamy naszego wysłannika. O, tutaj już mamy A to Czech, tak? Właśnie e... miałem Cię pytać, skąd to było. A może nie, czekaj, może ja coś pomieszałem, bo zaraz już Ci szybko powiem tutaj na Messengerze. E... Nie, w Cet nie wie, czyli, czyli jednak z tutaj z naszego podwórka. No i też w sumie nie wysłannik, bo tak czy siak tam pojechał, ale, ale słuchać. Za, za, tak, zaproponował, że może nagrać um, jakieś wywiady. No i nagrał, musisz tam wkleić yy, tylko nie wiem, kiedy, kiedy to będzie moment na to. No to możesz powiedzieć, jakie były wyniki w danej kategorii, a jak to wyglądało ze strony zawodnika. No tak, to, I wtedy to... ja to wkleję. I potem powiesz drugie kategorii, i jak to wyglądało ze strony zawodnika. I ja to wkleję. Także drogi słuchacze, tak właśnie się będzie no tak, działo. Ze strony zawodników. No właśnie tak. No dwóch. No tak, tak, tak. No, tak. Yy, więc co? Czekaj. Tutaj mamy wyniki z pierwszego dnia. Nie, tutaj mamy wyniki z pierwszego dnia, czyli 10 grudnia, czyli sobota. Elita kobiety plus juniorka i tutaj mamy pierwsze miejsce Krzysztofa Zuzanna, Phoenix Cycling Team także też bardzo dobry sezon tej zawodniczki, bo, bo co chwilę o niej mówimy na drugim miejscu Klaudia Czabok, Warszawski Klub Kolarski ze stratą 38 sekund i na miejscu trzecim zawodniczka U19 Maja Juskowicz KS Cliff Chłapowo, 41 sekund straty yy, i tutaj mamy elita mężczyzn plus U23 yy, i tutaj zwyciężył Bartosz Mikler Witoria Jarocin accent, Wiktoria Jarocin accent już mi Witoria z yy, siedzi w głowie yy, drugie miejsce Michał Topur niezrzeszony, nie łamany na NS Bikes Trezado ze stratą 6 sekund, także blisko z Bartoszem I miejsce trzecie: Dawid Jona, grupa kolarska Gliwice, minuta 13. Straty także tak to wyglądało w sobotę. Jeśli chodzi o elitę kobiet i mężczyzn, jest tu też dużo innych wyników. Jakby ktoś był zainteresowany, to wyniki z zawodów.eu i w niedzielę. W niedzielę mieliśmy takie wyniki, czyżby tak samo, bo już myślałem, że, że otworzyłem te same wyniki, ale patrzę, że nie. Jeszcze sobie porównam, tutaj elita kobiet, Kryształa Czabok, -Juskowicz. tak, no i na drugi dzień dokładnie to samo. Na pierwszym miejscu w elicie kobiet Kryształa Zuzanna, Fenix Cycling Team. Na drugim miejscu Klaudia Czabok, 42 sekundy straty, i na trzecim miejscu U19, czyli Juniorka Maja Juskowicz KS Cliff Chłapowo ze stratą 2,27. Także w sobotę i w niedzielę identyczne podium u pań. A jeśli chodzi o elitę mężczyzn. A, czekaj, bo to nie ma wszystkich. W jednym pliku są wszystkie, a tu są podzielone: Elita plus Orlik, zwycięża Mariusz Gil, drugi, Dawid Jona, Grupa Kolacka Gliwice ze stratą 35 sekund i trzeci z kategorii U23, Szymon Pomian, GKS Kartuzja Kartuzy, Akartuzy, 39 sekund straty. No i tak jak tu już wspominaliśmy, mamy relacje od dwóch zawodników, tutaj przesłaną przez naszego słuchacza i możecie teraz tego posłuchać. Bo dodam, że na początku opowie nam jak to ze strony elity wyglądało Michał Topur, a potem z tego świadka masteckiego Robin Banach. Mhm. Mm Ja myślałem o takich pytaniach, jak oceniasz trasę? bo Nie wiem, czy byłeś w zeszłym roku? Nie, nie byłem. Właśnie. Nie byłem w zeszłym roku. No. E, a jak oceniasz w tym roku, to przygotowanie trasy ogólnie? Trasa jest przygotowana, myślę, bardzo dobrze. Natomiast figla znowu spłatały warunki atmosferyczne, <grym> bo jeszcze dwa dni temu mieliśmy tutaj dosyć spore błoto bagno. A przynajmniej tak, tak mi się wydaje, patrząc po pozostałościach. Natomiast teraz jest już srogi mróz. Wszystko zamarzło na kamień i wszystkie kolejne pobłocie też zamarzły, dlatego jeździ się po tym dość specyficznie, żeby nie powiedzieć dziwnie. I trzeba naprawdę uważać, bo jest bardzo twarda, betonowa nawierzchnia, ale jest bardzo nierówna, no bo właśnie wszystkie pofałdowania, wszystko to, co było rozjechane w błocie, teraz jest zamarznięte. E, także jest to no, dość dziwne dojazdy, dość specyficzne, inne niż wszystko inne. Tego... <śpoko> Spoko sobie Słuchaj, A powiedz mi, bo teraz masz 3 km, to jest całkiem sporo, co? Dużo to, bo jest. Mocno pokombinowane. 3 km jak na przełaje wydaje mi się, że jest to całkiem dużo, natomiast tutaj nie tyle liczy się jej długość taka fizyczna, w sensie odległość, chodzi bardziej o czas, który jest potrzebny na jej pokonanie. Myślę, że w takich suchych warunkach byłaby całkiem szybka, natomiast z uwagi na to, że właśnie jest jak jest, ślisko, no to jedzie się dużo wolniej, także sam jestem ciekaw ile nam zejdzie na pojedyncze okrążenia. No dobra, to tyle chyba, no co, powodzenia wtedy. Nie dziękuję. <noise> cześć. No, cześć. Robert Banach z tej strony. Właśnie zakończył się wyścig w kategorii Masters 2. Od samego startu zawiązała się fajna grupka, bo jechał tam Bogdan Czarnota, Marcin Mróz, Michał Pogdziewicz i, i ja. Robert Banach. Cały czas była ostra wymiana ciosów o. Walczyliśmy o to, żeby w te trudne sekcje techniczne wjechać na pierwszej pozycji, no bo to tutaj na dzisiejszej trasie decydowało, kto będzie pierwszy wjeżdżał w sekcje trudne i kto nie popełni błędu. Więc była ostra walka tutaj. Koledzy Marcin, mróz i Michał Bogdziewicz chyba zaliczyli jakiś upadek, lekkie potknięcie, zrobiła się luka. Z Bogdanem Czarnotą odjechaliśmy. No i tak walczyliśmy do, do końca. Bogdan cały czas jechał na przodzie, trzymał pozycję, wjeżdżał pierwszy w te trudne sekcje. Ja no, się szykowałem gdzieś na koniec, żeby wyprzedzić, ale niestety ostatni odcinek, taki wyjazd z plaży po piachu. Bogdanowi udało się przejechać. W zasadzie on to przejeżdżał za każdym razem. Ja biegałem i tam się zrobiła luka na jakieś 5 metrów. No i niestety do mety już było 250 metrów asfaltu i nie, nie zdążyłem go dogonić. Ale bardzo fajny wyścig, bardzo trudna, ciężka trasa. Walczymy jutro. No dobrze, Pawełku, widzisz to powoli już. Wchodzimy w tą stronę, że, yy, że słuchacze nam robią podcast. Że już nawet i nawet dzisiaj można powiedzieć, że słuchacze nam robią podcast. No bo nie mogą słuchać tego czytania wyników, więc tak, dzieli sprawę we własne ręce. Ale to bardzo dobrze, ale ja mówię o czym innym. Nam Patreonite leci, a tak, tutaj ktoś pojedzie, zrobi za nas wywiad. Potem jeden z naszych słuchaczy spotka się z nami na torze i powie nam, co o nas myśli, więc też nam daje tematy na podcast. Także ta karzela już Pawełku, sama się kręci w tym, w tym wesołym miasteczku. Jakim jest polskie środowisko kolackie, na które plujemy. Taka refleksja. Tak, ale, ale usłyszeliśmy komplement też od w sumie nie wiem, czy słuchacza, bo to, to wysypał się nam, że słucha nas od czasu do czasu. Ale że jesteśmy jednymi z niewielu, jeśli chodzi o. Niezależne dziennikarstwo kolarskie w Polsce. Ale znaczy, to nie wiem, czy tak. No tak, to można powiedzieć, ale to chyba nawet nie wiem, czy dziennikarstwo. E, dziennikarstwo może zostawić dziennikarzom. E, my po prostu mi się wydaje no Pawełku. Byłeś, byłeś prasa na Turde A No też, też prawda. Czyli można powiedzieć, no, no. Że Jest coś takiego jak dziennikarz obywatelski, czy coś takiego? Tak, tak, Także tak. Nie, tylko, nie tylko po dziennikarstwie. Można być dziennikarzem. Można, mieć, można być no, też dziennikarzem. Prawda. Ja czasami mam takie odczucie, że dlatego, że my nie mamy jakiejś agendy, to, to wtedy się należamy wszystkim, bo tak jakby mówimy to, co uważamy, że można powiedzieć i warto powiedzieć, i potem każdy z każdej tej strony. Z każdego obozu ktoś znajdzie coś, czego co mu się nie podoba, i potem oskarża nas, że my jesteśmy z tej drugiej strony. A tam już z tej drugiej strony też nas nie lubią, bo wtedy oskarżają nas o coś innego. No ale cóż, będziemy takimi samotnikami, wspierani, wspieranymi przez ciebie, drogi słuchaczu. Na, na portalu Patronite.pl. Także, no, także dobrze, także jest trochę śmiesznie. Cochu yy, smiszno, cochu straszną Pawełku, jak to zawsze w takich historiach bywa. Yy, no, więc można powiedzieć, że, hmm, yy, Możemy powiedzieć, yy, ja przynajmniej mam takie, takie przemyślenia po tym, po tym, po tej ostatniej wizycie w Piżkowie, że yy, z zaskoczenia, że, yy, że Alan Banaszek okazał się człowiekiem ludzkim, a drugie zaskoczenie to, że yy, yy, Misz Polski. Słucha naszego podcastu. Bo co do zachowania, to chyba się jakoś nie. Nie. Jak to powiedzieć, nie zaskoczyłem wcale. Ty chyba, chyba tak. też, nie. Chyba też. Nie. No właśnie. No dobrze, Pawełku. Ja powoli może zrobimy w końcu jakiś kontent z tą nową ramą, którą mamy dla, dla jakiegoś klubu juniorskiego, bo powoli już zmierzam w stronę Polski. Także jeszcze musimy popatrzeć, może będziemy musicie tutaj wytężać wzrok, bo wychodzi na to, że jeszcze będziemy testować kadry przed świętami. I jak tak patrzę, Pawełku, to 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 wygląda. Że gdzieś tam, jakby ktoś się na przykład chętny na poniedziałek rano trafił, czy też na poniedziałek wieczorem, albo też na poniedziałek rano i wieczorem, to wygląda Pawełku na to, że moglibyśmy się dogadać w sprawie testowej, bo na ten moment mamy testujemy kadry, ale 19 poniedziałek, 8, 10 i 20, 22 jak na ten moment są wolne, więc, drogi słuchaczu, jak jeszcze przed świętami chciałbyś się wytestować. To jest jeszcze szansa na to. Jest szansa po 19 grudnia, bo może znasz kogoś, kto chciałby się wytestować 19 grudnia. Daj nam znać, i wtedy my zarezerwujemy, tak to działa, zjawimy się tam. Chciałbym powiedzieć, że specjalnie dla ciebie, bym skłamał, bo będziemy tam dla kadry, ale przy okazji dla ciebie też. Każdego traktujemy równo, na każdego plujemy równo i oczerniamy w sposób równy. Taka cisza. No mówi, dobrze, Paweł. mówimy nieprawdę. I mówimy nieprawdę. Mijamy się z prawdą. E, więc, e, drogi Pawełku, Pawełku drogi. E, a właśnie, jeszcze chciałem powiedzieć, że ten słuchacz, który mówi, że jesteśmy że niezależni, to może dlatego, że nas od czasu do czasu słucha i potem nie, nie usłyszał jeszcze tych rzeczy, które by go zasmuciły z tej drugiej strony, żeby już nas potem zidentyfikował jako obóz jakiś tam, który z obozów wielu. No, ale to nie, wi nie wiadomo. Tak, musimy, musimy coś na niego powiedzieć. Tak, musimy coś na niego <laughs> powiedzieć, he, he he i potem sprawdzić, czy słucha wszystkich odcinków, czy tylko wyrywkowo. E, no dobrze, Pawełku. Czyli no, a wszystko... potem tak, no, co mów. wy tam gadacie na mnie? Nie, nie, no mordo, to, taki był, to taka była prowokacja, żeby zobaczyć, czy nas słuchasz, ale słuchasz, zdałeś tekst, także spoko. No. Także, także pomyślimy, pomyślimy nad tym. No i dobrze. Myślę Pawełku, że wszystkie tematy, które tutaj akurat, jak to powiedziałem, słuchacze nam podesłali, bądź też byli słuchacze byli tematem naszych tematów zostały no chyba. No tak, wszystko... tam parę. parę... Parę no. jest jeszcze takich smaczków, ale to, to nie możemy już o tym publicznie powiedzieć. Myślę, że to tam z naszymi patronajtami jakby byli tak. chętni, to, to, to tam było jeszcze trochę kontaktu kon, kon, contentu, contentu, który że tak, tak contentu, który się stworzył. Co? No content premium to jest. Tak, to jest content premium że, że sytuacja która wyniknęła z Mistrzem Polski, ruszyła machinę, która dorzuciła nam jeszcze sporo kontentu, no ale mówię, nie będziemy się już tutaj narażać i, i też no, nie bardzo, żebyśmy o tym mówili tak publicznie, ale bycie patronajtem to jest nie byle co, także jakby patronajci byli zainteresowani, to Zatem. to też tam też są pogróżki o. o. O karierze sportowej, która może być zagrożona, i tak dalej. O także o sprzedawaniu wyścigów. Także sam miód. Tego typu. Tego, tego typu sytuacje. Także dokładnie, Pawełku, więc same, same fajne historie niektóre tylko dla wszystkich, niektóre tylko dla patronajtów. To tak, jak tak, posłuchacze i patronajci to wszyscy, jak to jest, wszystkie. Wszystkie kciuki to palce, ale nie wszystkie palce to kciuki. Czyli wszyscy. Chciałem, że, poważę, że wszystkie drogi prowadzą do Patronite'a. A, no to też. To takie stare, stare Patronite'owe pożekadło. No dobrze, czyli wszystko zostało powiedziane. Jak wszystko zostało powiedziane, to ja już tylko mogę powiedzieć, Pawełku, że jesteśmy na Facebooku. Tak to jeden z trenerów też nas pytał, co są te podcasty? To takie, że można w internecie kliknąć, to gra. Dokładnie, drogi słuchaczu, ale jak już teraz słuchasz nas, to pewnie wiesz o tym, że podcasty to takie radio na żądanie. Jesteśmy na wszelkich podcastowniach. Co to są podcastownie? No to są takie miejsca, gdzie składowane są podcasty. Jesteśmy na YouTube, jesteśmy Pawełku na Facebooku, jesteśmy Pawełku na Instagramie, jesteśmy na radarze pseudo Polskiego kolactwa i na radarze Mistrza Polski ze Statu Wspólnego. No ale jak już wszystko zostało powiedziane, to znaczy, że nic mi nie pozostaje powiedzieć, jak pożegnać się z wami i powiedzieć hejka hej? Tak, hej hej. Hej, 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 hej. Hej. Podnominał kast. Lek na kolarski ból dupy. No eee, jest już popuszczam. Co tu jeszcze mogę podgłośnić? No bo tu, jak podgłośnię, o, to coś zmienie. No to teraz. No to, jest, no to teraz. To teraz. No. to teraz na full jest. No, no ale no, to czyli to, no, to możesz się skręcić. Czyli tak, jakby w pół drogi między tym, co było na początku, a tym, co teraz skręciłeś. Jak będą chętnie, oczywiście. No dobra. No. To wysyłaj plik i łoba bę. Sytuacją bę. debat publiku. Tak.